Cześć wszystkim, dzisiaj jestem z moją siostrą Sarą. Cześć wszystkim. Dobra. Dużo komentarzy było, żeby ona wystąpiła ze mną, żebyśmy zrobili jakiś challenge, więc wybraliśmy dzisiaj, robimy czytanie z ruchu warg, czyli Whisper. Tak? Dobra, zaczynamy. Trzy piosenki, każdy ma trzy piosenki, trzy, nie wchodzić mi tu. No przywitajcie się z tyłu. Olek, wienikła, o. Dobra, ty już gwiazda zejdź. Schodzę. Dobra, zaczyna po trzy zdania, czyli kto nie wie, na czym polega Whisper, jest to challenge, w którym jedna osoba ma zakryte uszy i czyta z ruchu warg. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy! Dobra! Jak byłaś mała? Jak? Byłaś mała? Byłaś mama, mama! Mała! To widziałem cię na golasach. To? Widziałem cię na golasach. Słyszałem cię? Na golasach. Na grubasa? Jak byłaś mała? Jak byłaś mała? Widziałem cię na golasach. Widziałem cię na golasach. Tobi ma szary język i różową sierść. Co? Robi? Tobi. Robi? Tobi. Tobi? Ma. Ma. Szary język. Czarno, białe. Szary język. Nie wiem. Szary. Język. Język. I różową sierść. Jeszcze raz. I różową sierść. Jeszcze ostatni, dawaj. I różową sierść. I? Różową. Różową. Sierść. Sierść. Sierść różową ma? 1-1. Tańcz, Sara. Tańcz. To jest moje tańczenie. Insta, już stoka mam. Stoka mam. Na Insta. Dobra, jedziemy. Wyrosłaś na fajną dupeczkę. Wow, wow, wow! Co to ma być? To moja siostra, spokojnie. Stakalma. O. Wyrosłaś na fajną dupeczkę. Wyrosłaś na fajną dupeczkę. Dupeczkę! Wyrosłaś na fajną dupeczkę. Wyrosłaś na... Fajną dupeczkę. Walką? Fajną dupeczkę. Fajną dupeczkę. Cześć, jak się nazywa? Ale już muszę zacząć? O człowieku. Już ty już zaczęłaś? Nie. Nie, no. Dobra. Więc... Alessandro ukradł wam cukierka. O czym ty do mnie rozmawiasz? Alessandro ukradł wam cukierka. Z ust? Że w pistolecie. Co? Spust w pistolecie, rozumiem. Nie. Nie. Alessandro ukradł wam cukierka z szafki. Szałwi? Z szafki. Szafki. Tak. Tak. Alessandro ukradł wam cukierka z szafki. Nie rozumiem cię, człowieku. Alessandro ukradł wam cukierka. Jeszcze raz. Ukradł wam cukierka. Olej. Mów. Alessandro ukradł wam cukierka z szafki. Wiesz jak ja słyszę? Alessandro kutandangarenga. Mów. Alessandro ukradł wam cukierka z szafki. Z szafki. Alessandro z szafki.
I tyle wiem z tego zdania. Alessandro ukradł wam cukierki z szafki. Alessandro? Ukradł wam cukierki. Upadł wam? Ukradł wam. Ukwam? Ukradł wam cukierka. Ukradł wam cukierki? Dobra, widzę, cukierka. Mam to. Cukierka. Cukierka, co? Alessandro ukradł. Alessandro ukradł wam cukierki. Cukierka. Szafki. Cukierka. Cukierka. No. Szafki? Tak. O. Nawet ci... Już się pogubiłem, ile jest, ale teraz moja kolej. Uspokój się, dawaj. Siostro, przywołuję cię do porządku. A ja ciebie jeszcze tam. Tak, to jest moja kuzynka, jak ktoś nie wie, siostra cioteczna. Będziecie pisać miliard razy. No. Co się tak bujasz, jak żel betonowy kloc? Co się tak bujasz, jak żel betonowy kloc? Co? Co się tak bujasz, jak żel betonowy kloc? Co się? Tak bujasz, jak betonowy kloc żel. Co? Żel betonowy kloc. Co się? Żel betonowy kloc. Zresz? Żel betonowy kloc. Batonowy kloc? Betonowy kloc. Betonowy kloc. Co się tak bujasz, jak żel betonowy kloc? Co się tak bujasz, jak żel betonowy kloc? Żel betonowy kloc. A co to jest? Czarnuchu. Chłopaki nie płaczą, co ty wiesz o tych filmach? Nie jest tak? Czarnuchu? Fajna piosenka, co? Ostatnia piosenka twoja. Jedziesz. Znaczy nie piosenka, tylko wiesz, mówisz. Pomyśleć. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Masz? Masz czerwonego pryszcza. Masz się jak? Masz czerwonego pryszcza na czole. O, masz? Mów dalej. Czerwonego pryszcza na czole. Co? Jeszcze raz. Masz czerwonego pryszcza na czole. Co, patrzysz mi na czoło? Nie wiadomo. Kogo? Czego? Nie, co? Czego? Patrzcie co, nagraj tu normalnie. Nagraj tu normalnie z siostrą. Wystraszyłaś się? Jak stoi łada. Gościu, a ty się nie podniecaj, bo zaraz nagrywamy coś. Jak to? Ja. Ej, kła, to mi. To jest pan Tobiasz. Jakby ktoś nie wiedział. Ale pewnie wszyscy wiedzą. Pan Tobiasz. Jedziesz. Masz czerwonego pryszcza na czole. O, słyszałem, masz czerwonego pryszcza na czole. Bo był cichy moment piosenki. Wcale on nie jest czerwony. On dojrzewający jest. Dziękuję za oglądanie, zostawiajcie lajka, subskrybujcie jego kanał i do następnego challenge'u. I przykryj kamerę, bo tak się robi, tak modny jest. Albo jeszcze ja coś powiem.